Ja ci powiem, że Elb wiele razy był w bibliotece, ponieważ kiedy mam spotkania z czytelnikami we Wrocławiu, no to chodzę tam razem z Elbem. No bo jest bliziutko, nie musimy nigdy daleko jechać i on to zniesie. I na przykład 2 tygodnie temu mieliśmy spotkanie z Elfem w bibliotece na Nowym Dworze, tam gdzie mieszkam. No bo on kochany był po prostu, on bardzo lubi dzieci. Proszę bardzo. Czy napiszę o was książkę? No musiałbym was więcej lepiej poznać. Więc jeżeli będziecie na przykład na Facebooku do mnie pisali, bo mam Facebooka, oczywiście, że mam Fejsa, mam swój profil oficjalny, nazywam się, no wiecie jak, Marcin Pałasz, nawet Elf ma swój profil oficjalny. Elf ma swój oficjalny profil, jest oczywiście członkiem mojej rodziny, więc nazywa się Elf Pałasz, prawda? No. Dobra. A potem mój kolega z pracy zajrzał, szperał u mnie w biurku w pracy po szufladach, bo szukał Snickersa. Wiedział, że ja tam rano Snickersa chowałem. Nie znalazł Snickersa, bo ja już go dawno zdążyłem zjeść. Za to znalazł ten brudnopis, w którym poprawiałem błędy w tej książeczce. Przeczytał ją sobie z ciekawości, co to jest, a potem mówi do mnie: Marcin, przecież to jest bardzo fajna książka dla dzieci. Wyślij ją do jakiegoś wydawnictwa. Tak mnie długo namawiał, że w końcu wysłałem. Dla świętego spokoju, bo już miałem go dość. A 2 tygodnie później telefon z Warszawy. Dzień dobry panie Marcinie, dostaliśmy pana książkę, maszynopis. Bardzo nam się spodobała. Czy miałby pan ochotę podpisać umowę, żebyśmy wydali tę książkę? Kolejne książki by pan napisał? No zmieniłby pan pracę, został pisarzem? Ja się poczułem, wiecie co, jak ta kaczka wtedy. Coś walnęła w głowę. Stałem z tym telefonem i zgodziłem się. I to był jeden z 2 najlepszych przypadków w moim życiu. Bo mam pracę teraz, którą kocham. I on mi wtedy przypomniał tę historię. No i mówi: popatrz, marzyłeś jako dziecko, żeby zostać pisarzem, a tu masz raptem, twoja pierwsza książka się ukazała. O mnóstwie rzeczy ludzie marzyli i od tych marzeń wszystko się zaczynało. I właśnie jest bardzo ważna dla mnie książka, która nosi tytuł, tak jak mój dziadek powiedział, wszystko zaczyna się od marzeń. Jest nie tylko o marzeniach, jest na przykład o naszym własnym strachu. Jest też tutaj opowiadanie o takich tajemniczych drzwiach, za którymi znajduje się ciemność, w której czai się to, czego boimy się najbardziej. I musimy tam wejść, przejść przez tą ciemność i wtedy dopiero poradzimy sobie z własnym strachem. Naprawdę fajna książka i ona była jedną z tych, które zdobyły właśnie wyróżnienie w konkursie imienia Kornela Mokoszyńskiego. Także bardzo wam serdecznie ją polecam. Druga książka, która też jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, z innego powodu, nosi tytuł Licencja na zakochanie. A ona jest dla mnie ważna dlatego, że opowiada o moich prawdziwych wspomnieniach. A później była licencja.